Wszyscy fani siatkówki tak naprawdę przeżywają teraz Mistrzostwa Świata i występy drużyny Witala Heinena, ale już jutro, w sobotę, startuje ta lokalna siatkówka, która nas tutaj z perspektywy częstochowskich dziennikarzy i kibiców, myślę, interesuje najbardziej. W związku z tym dziś gość, siatkarz AZS-u Częstochowa Sławek Stolc. Witam cię serdecznie. Witam wszystkich kibiców siatkówki. Wspomniałem o tym, że kibice przeżywają te Mistrzostwa Świata. Ty między treningami i meczami sparingowymi też masz czas, żeby emocjonować się i oglądać mecze we Włoszech czy wcześniej w Bułgarii? Tak, staram się oglądać mecze, ale oglądam tylko spotkania Polaków. Na razie układa nam się dosyć fajnie. Jesteśmy naprawdę blisko tej czwórki. Myślę, że już zagramy w tym półfinale i nic nam nie przeszkodzi, żeby nawet zagrać o medale. No właśnie, wczoraj zwycięstwo 3-0 z Serbią. Macie w końcu środkowego Serbii, Aleksander Nedalikovic. Były jakieś rozmowy na ten temat, jakieś takie uszczypliwości w jego kierunku, że Polska dwa razy wygrała z Serbią? Po pierwszym meczu mu powiedziałem, że pierwszy mecz pomiędzy Polską a Serbią pokazał różnicę między serbską a polską siatkówką. To troszkę mnie wyśmiał i powiedział, że Serbia już miała pewny awans. Dzisiaj zamierzam mu to samo powiedzieć, zobaczymy jak odpowie. No właśnie, jeszcze jest wcześniej mecz Polaków z Bułgarami, gdzie na rozegraniu w AZS-ie w tym sezonie Czono Pęczew, no tam Bułgarom to już kompletnie nie poszło, on tam jakoś przeżywał to? Nie, Bułgaria miała swoje problemy przed mistrzostwami, tam były małe afery, więc myślę, że to nie jest zaskoczenie, że Bułgaria tak wcześnie odpadła. No to zamykając ten temat Mistrzostw Świata, dzisiaj Polacy zagrają z Włochami. Strasznie dziwny ten regulamin, te przepisy. Mhm. Wystarczy podobno 61 punktów naszej drużynie, żeby awansować do półfinału. Jak ty myślisz właśnie z perspektywy zawodników, jak podejść do takiego spotkania? Wszyscy podkreślają, że nie ma mowy o tym, że tylko 61 punktów, chcemy wygrać. No Włosi stoją pod ścianą. Nie wiadomo, jak oni podejdą do tego meczu. Mogą postawić wszystko na jedną kartę, postawić na zagrywkę. Jeśli wygrałem pierwszego seta, może zrobić się nerwowo. Ale tak naprawdę, jeśli zdarzy im się malutki zastój, to jesteśmy już w tym półfinale. No i mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. Teraz przejdziemy już do tej siatkówki lokalnej. No i biorąc pod uwagę naszego gościa, skupimy się głównie na AZS-ie Częstochowa. Ten ostatni okres bardzo trudny, bardzo ciężki. Więcej mówiło się tak naprawdę o problemach akademików niż o tym, kto zagra w tej drużynie i o co zagra. Ty natomiast byłeś jednym z pierwszych siatkarzy, którzy zdecydowali się na przedłużenie umowy, to od razu na 2 lata, co dla wielu było zaskoczeniem. Ty cały czas, rozumiem, wierzysz w ten projekt, że mimo tych problemów uda się koniec końców za rok, dwa wydostać, złapać taki fajny poziom i znaleźć się w tej plus lidze. Tak, ja od początku wierzyłem w ten projekt. Został mi przedstawiony już rok wcześniej. Widziałem w tym, że to wszystko ma ręce i nogi. Oczywiście był pewien moment, gdzie może zastanawiałem się, czy dobrze postąpiłem, ale na dzień dzisiejszy wszystko idzie w dobrym kierunku i jutro wystartujemy z licencją i mam nadzieję, że znowu powalczymy o najwyższe miejsca. Wspominałem o tych problemach AZS-u Częstochowa, natomiast nie chciałbym się skupiać na tych pozasportowych, a właśnie na sportowych i ten okres przygotowawczy, który dla was nie był łatwy, bo mieliście tak naprawdę niedobór składu, nie było pełnej dwunastki, przez co nie dało się nawet zagrać na treningu, stworzyć dwóch szóstek. To był duży problem dla was? Okres przygotowawczy był dosyć nietypowy, nie mieliśmy kompletu składu. Tak naprawdę rozegraliśmy 3 wartościowe sparingi, gdzie z różnym skutkiem udawało nam się ugrać kilka setów, ale jestem pełen nadziei. Myślę, że przygotowaliśmy się optymalnie do tego sezonu i jutro pokażemy fajną siatkówkę. Udało wam się tak naprawdę skupić na właśnie na treningu, biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, bo tak jak wspomniałem, gdzieś tam w mediach nie tylko pojawiały się bardzo różne informacje, nawet takie, że drużyna nie wystartuje, a wy mimo wszystko musieliście trenować. Udało się gdzieś to wszystko oddzielić? No tak. Trzeba było zresetować tą głowę od tych problemów pozasportowych i przez te 2-3 godziny dziennie odciąć się od tych problemów i skupić się na samej siatkówce. Osobiście myślę, że mi się to udało. Jestem zadowolony z tego okresu, gdzie było trzeba budować siłę i skupić się troszkę na tej technice.
Jestem przygotowany do tego sezonu i mam nadzieję, że będzie równie udany jak poprzedni. Przed tym sezonem prawdziwa kadrowa rewolucja, począwszy od sztabu szkoleniowego, kończąc właśnie na zawodnikach. Jak tobie? Współpracujesz się z Sinanem Tanikiem? Bo wcześniej chyba nie miałeś z nim możliwości pracy. Nie miałem, ale współpracujemy się naprawdę bardzo fajnie. Widać, że Sinan to jest typowa szkoła amerykańska. Opiera się na rozmowie z zawodnikami. Taka szkoła mi odpowiada. Jutro postaramy się pokazać na boisku, że ta współpraca jest między nami fajna. Poprzez tą rewolucję tak naprawdę trzeba było wszystko układać od nowa, te wszystkie puzzle składać do siebie. Myślisz, że to się już udało, że już jutro będziecie w stanie pokazać fajną siatkówkę? No i tak naprawdę może trudne pytanie, ale o co AZS Częstochowa może zagrać w sezonie 2018-2019? Myślę, że my jako zespół przede wszystkim potrzebujemy czasu, potrzebujemy kilka rozegranych spotkań. Pamiętam, jak w tamtym roku na pierwsze pięć kolejek mieliśmy trzy porażki. Też kibice zastanawiali się, czy damy w tym sezonie radę. My daliśmy, odbudowaliśmy się, zgraliśmy. I myślę, że w tym sezonie również ten czas będzie nam bardzo, bardzo potrzebny. Oby tak było, no to możemy płynnie przejść właśnie do tego pierwszego spotkania z Beniaminkiem, UKS Mickiewicz Kluczbork, chociaż myślę, że Beniaminek może trochę tylko z nazwy, bo wielu siatkarzy, którzy tam grają, grali już nawet w Plus Lidze, są doświadczeni. Ja osobiście gdzieś tam obstawiam, że to może być nawet taki czarny koń tego sezonu na zapleczu Plus Ligi. Widziałem ich na turnieju w Częstochowie i prezentowali naprawdę fajną i skuteczną siatkówkę. Wy już jesteście po wszystkich analizach taktycznie przygotowani do tego spotkania? Jeszcze nie. Dzisiaj właśnie przed treningiem mamy odprawę wideo. Dużo o zespole z Kluczborka nie wiemy. Na pewno Beniaminek to jest tylko na papierze, bo personalnie to są zawodnicy ograni w pierwszej lidze. Podejdziemy do zawodników z Kluczborka z szacunkiem, ale będziemy chcieli wygrać to spotkanie. I na zakończenie naszego spotkania, naszej rozmowy jeszcze zapytam cię, jak ty oceniasz i czego spodziewasz się właśnie po pozostałych drużynach w pierwszej lidze, kto twoim zdaniem będzie gdzieś tam w czubie ligowej tabeli. Nie będę zaskoczony, jeśli powiesz, że Stal Nysa, która jest taką małą kalką AZS-u Częstochowa z zeszłego sezonu, no ale kilka ekip się wzmocniło, nawet te, które w zeszłym sezonie gdzieś były na samym dole tabeli, jak chociażby Olimpia Sulędzin, i wydaje się, że ta tabela może być w tym sezonie spłaszczona i bardzo wyrównana liga. To prawda, jest bardzo dużo ciekawych zespołów, myślę, że ta liga będzie w tym roku wyjątkowo ciekawa. Myślę, że tak 6-7 zespołów jest na podobnym poziomie i na samej górze jest chyba Nysa, która personalnie bardzo się wzmocniła. Będzie na nich duża presja i myślę, że nawet każda przegrana w rundzie zasadniczej będzie odbierana jako duża porażka przez zespół z Nysy. Wspomniałeś o tym, że bardzo ważne, kilka razy podkreślałeś, że bardzo ważny jest doping kibiców. Nie mówię, że dzisiaj u nas w studiu, ale ogólnie przez cały zeszły sezon, kiedy ta hala potrafiła się wypełnić gdzieś tam w końcówce sezonu. Teraz jest chyba taki trudny moment, że to wsparcie dla was jest jeszcze bardziej istotne, jeszcze bardziej potrzebne. No i też ta akcja, że wszyscy kibice wejdą za darmo na mecz z Kluczborkiem, może sprawi, że faktycznie wielu kibiców się pojawi. Masz szansę, żeby zaprosić i przekonać fanów do tego, żeby pojawili się w HSC. Tak, jutro z tego co wiem jest 16:00 konferencja zwołana przez zarząd klubu, ma być ogłoszony sponsor tytularny, jeszcze nie wiem co to jest za sponsor, ale jutro się dowiemy, i o 17:00 mecz, na który są zaproszeni wszyscy kibice za darmo. W takim razie dołączamy się do tego zaproszenia i z ciekawością i z taką uwagą będziemy śledzić te pierwsze mecze w wykonaniu AZS-u Częstochowa, no bo tak naprawdę myślę, że na ten moment jednak jest znak zapytania i nie wiemy czego się spodziewać. Sławek Stolc, przyjmując AZS-u Częstochowa, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dzięki.